młody adwokat czy adwokatka, która przystępuje do prowadzenia sprawy karnej, powinna przede wszystkim pamiętać o tym, że wykonywania tego zawodu uczymy się z czasem. Ta publikacja Meritum, ona daje pewne zagadnienia do przemyślenia, do wyciągania wniosków z doświadczeń innych. Między innymi rozdział mój i pana mecenasa Mikołaja Pietrzaka dużo czasu, dużo miejsca poświęca właśnie kwestii należytego budowania tej relacji łączącej nas z klientem, ponieważ no, wydaje się, że jasną kwestią jest, że można, są dwie skrajnie. Z jednej strony można być nadmiernie fraternizować się z klientem, co no, niestety przekłada się na jakość tej świadczonej pomocy prawnej i ma bardzo, jest bardzo taką postawą krótkowzroczną. A po drugiej stronie jest kwestia no, zupełnego niezważania na emocje, które towarzyszą klientom, a przecież te są dla nich niekiedy równie ważne, jak kwestia przepisów. Zwracamy uwagę na to, że ten model kształcenia prawników bardzo mało miejsca poświęca takiemu podejściu, które nazywamy psychospołecznym, czyli nie współodczuwania emocji klienta, co jest totalnie nieprofesjonalne, ale wyciszania tych emocji, pokazywania klientowi, że rozumiemy, że to jest dla niego bardzo trudna historia, bierzemy to pod uwagę, ale musimy te emocje w odpowiedni sposób wyciszyć czy skatalizować po to, żeby skupić się na, no, na meritum sprawy. Taka niewłaściwa naszym zdaniem postawa związana jest z mówieniem, nie, nie, tutaj proszę pana, to nie jest czas na emocje, tutaj teraz skupiamy się na meritum sprawy. To jest komunikat, który blokuje człowieka. Zawsze rozmawiając z młodymi ludźmi zadaję im pytanie, czy chcieliby, żaląc się osobie bliskiej, usłyszeć, to nie jest czas i miejsce, nie rozmawiajmy o tym. No nie, każdy oczekuje jakiegoś nawet zwykłego powiedzenia, rozumiem, mam to na uwadze, ale jednak moja rola polega na czymś zupełnie innym. Więc to budowanie relacji z klientem, które de facto przekłada się na to, jak ta współpraca wygląda. Klient, który nie ufa swojemu przedstawicielowi, adwokatowi, adwokatce, no jest po prostu tykającą bombą zegarową. Dlatego mówimy, że nie jesteśmy w stanie pracować, kiedy tego zaufania nie ma, ponieważ musimy, to zaufanie musi być obustronne. A jednocześnie no bardzo ciężko jest osiągnąć ten stan zaufania na pierwszym spotkaniu, więc dajemy pewne rady, co powinno być przedmiotem tego pierwszego spotkania, jakie ustalenia powinny zostać poczynione po to, żeby ta współpraca układała się po prostu jak najlepiej.